Dzień zaczęliśmy badaniami krwi, wszyscy byli podzieleni na grupy i spotykaliśmy się w szpitalu miejskim. Następnie trzy grupy, które wykonują testy szybkości oraz test powtarzalnych wysiłków o wysokiej intensywności RAST. No i później delikatnie uzupełnimy to wszystko taką grą pozycyjną dla każdej grupy. Mogę się delikatnie napędzić ciałem, ale nie odrywam nogi. Hop! I z tego idę. Tutaj akurat mamy możliwość korzystania z pomocy naszego trenera z Akademii Filipa. Testujemy ich na odcinku 30 metrów z międzyczasem na 5. Raz to jest wysiłek, który powtarzają 30 metrów razy 6 z 10-sekundową przerwą. Masz 10 metrów na to, żeby się rozpędzić na maksa, żeby już bramkę wejść na sprint, okej? Okay? Myślę, że nie startuj stąd na maksa, bo stracisz te 10 metrów, ale tak, żebyś tak, na tych 10 metrach masz zdobyć maksymalną prędkość. No, możemy. Na pewno jeżeli chodzi o test wydolności, to będzie taki test, który nam bardzo dużo podpowie, jeżeli chodzi o te najbliższe tygodnie. A jeżeli chodzi o szybkość, no to raz, że chcemy porównać te wyniki z wynikami z lata. Druga rzecz, że chcemy też uzyskać jakąś odpowiedź na temat utrzymania mocy przez zawodników, biorąc pod uwagę te wyniki testu RAST. Szybsi? Ja pierdolę, dawajcie na ten MKS. Tu?